Monika Suder, dzień dobry. Zapraszam do rozmowy Echo24, a dzisiaj ze mną w studio profesor Robert Śmigiel, specjalista genetyki klinicznej, pediatra i neonatolog. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. No, rozmawiamy w czasie trudnym, a rozmawiamy o specjalizacji, która dotyczy pana pracy bezpośrednio, bo na ulicę wyszły tłumy ludzi mówiące o tym, że protestują przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego o przerywaniu ciąży z powodów chorób letalnych, chociażby chorób śmiertelnych. Pan się na co dzień zajmuje osobami, które spodziewają się dzieci chorych albo dzieci już chore się urodziły. Tak jest. Te moje specjalizacje, które Pani wymieniła, pediatra, neonatolog, genetyk kliniczny, jeszcze pediatra metaboliczny, który się zajmuje wrodzonymi wadami metabolizmu, koncentrują się na rzadkich chorobach, większość z nich jest uwarunkowanych genetycznie, które są związane na całe życie z przewlekłymi objawami, często z niepełnosprawnością. Częstość występowania tych zaburzeń to około 3% w naszej populacji. W tej grupie, które należą do chorób rzadkich, praktycznie wszystkie, są i wady rozwojowe, które nie mają czasami określonego czynnika, jak i choroby, które mają jeden czynnik genetyczny. Stąd mówimy, że są to choroby uwarunkowane genetycznie. I w tej grupie również są choroby o bardzo ciężkim przebiegu. Jest to mniej więcej 5-8% tych chorób, które się kończą nieodwracalną śmiercią, czy śmiercią w krótkim czasie po urodzeniu, jak i również śmiercią zanim dojdzie do czasu do porodu, czyli wewnątrzmaciczną, czyli tak zwane wady letalne. Wbrew pozorom każda z tych wad jest rzadko występująca, ale wszystkie razem stanowią bardzo duży problem. To, co ja dostrzegam w tych ostatnich dniach, to jest brak zrozumienia w ogóle tej sytuacji, o której się mówi. A dlaczego? Co takiego jest? Bo też zanim weszliśmy do studia, to Pan mówił, że warto rozróżnić to, te choroby, które skończą się śmiercią, a też choroby, które są chorobami przewlekłymi i później jednak dzieci żyją, wymagają rehabilitacji i tak dalej. To też jest wszystko na etapie nazewnictwa, prawda? Tak jest, no bardzo trudno stworzyć w ogóle listę zamkniętą i obwarować jakimś prawem, jeżeli chodzi o choroby określane jako letalne, czyli prowadzące bez względu na zastosowane leczenie do przedwczesnej śmierci i już w okresie prenatalnym lub tuż po urodzeniu. Dlatego, że wraz z postępem nauki ta lista się zmienia. My diagnozujemy choroby na przykład z kręgu chorób mitochondrialnych, które znane są na świecie dopiero od kilku lat, które są opisane u niewielkiej grupy pacjentów na całym świecie, które w jakiś sposób trudne są nawet do zrozumienia, jeżeli chodzi o patomechanizm. Czyli ta lista chorób określanych jako letalna jest bardzo szeroka i na tych granicach niemożliwa do określenia. To znaczy ona jest po prostu płynna, zmienia się wraz z czasem. Oczywiście jest inna również w zależności od tego, jaką moralność mamy, inna w zależności od tego, jakie mamy prawo, tradycje, kulturę. W związku z tym bardzo trudno jest określić jakąś ramową grupę tych chorób określanych jako letalne. A można przewidzieć, czy rozwijający się w kobiecie płód umrze, czy w jakim będzie stanie po porodzie, czy można rehabilitować później już urodzone dziecko? Większość wad rozwojowych i chorób warunkowanych genetycznie występuje sporadycznie, czyli to znaczy jesteś pierwszą osobą, którą taka sytuacja spotkała. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć i nie masz na to wpływu, czy zachowujesz zdrowy tryb życia, czy jesteś z tak zwanej granicy patologii społecznej. Są oczywiście choroby, które są tutaj bardzo istotne w dyskusji, które są dziedziczne, czyli jeden z rodziców albo oboje są nosicielami tej choroby. Wtedy jesteśmy w stanie je przewidzieć. Wtedy oprócz diagnostyki prenatalnej jesteśmy w stanie zaproponować preimplantacyjną diagnostykę genetyczną, ale ona jest związana z zapłodnieniem pozaustrojowym. Czyli... A co to znaczy ta diagnostyka preimplantacyjna? Tak. Diagnostyka preimplantacyjna genetyczna oznacza, że zarodek zapłodniony poza ustrojem kobiety, czyli z zapłodnienia pozaustrojowego, zanim dokonuje się transferu do jamy macicy, jest zbadany genetycznie na określoną chorobę występującą w rodzinie obarczonej wysokim ryzykiem wystąpienia tej choroby u dzieci. A po drugie, drugim jakby takim wskazaniem
jest wyeliminowanie właśnie tych sytuacji związanych z wadami rozwojowymi, które występują sporadycznie, czyli na przykład aberracje chromosomowe. Dla przykładu, dziecko z zespołem Downa ma aberracje chromosomowe. Dziecko z zespołem Edwardsa jest też również, choroba powstaje w wyniku aberracji chromosomowych. One powstają sporadycznie. Poprzez diagnostykę preimplantacyjną jesteśmy w stanie zmniejszyć w ogóle ryzyko podejmowania trudnych decyzji prenatalnych z prawną możliwością jeszcze przerwania ciąży w sytuacji ciężkich wad nieodwracalnych, z racji tego, że eliminujemy to praktycznie ze 100% precyzją, zanim zarodek zostanie podany do jamy macicy. Natomiast związane są z bardzo skomplikowaną procedurą zapłodnienia pozaustrojowego. I kosztowną pewnie. Kosztowną. Najskuteczniejsze jest to w ogóle diagnostyka, czy zapłodnienie pozaustrojowe jest najskuteczniejszą metodą wspomagania rozrodu, głównie dla par borykających się z niepłodnością, czy to ze strony żeńskiej, czy męskiej, czy obupólnej. Natomiast dodatkowo coraz szerzej ta metoda zapłodnienia pozaustrojowego jest stosowana właśnie wśród par obarczonych wysokim ryzykiem choroby uwarunkowanej genetycznie o bardzo ciężkim przebiegu. Czyli tak naprawdę osoby, które teraz chorują genetycznie, mają szansę na to, żeby mieć zdrowe dziecko. Tak, mają szansę mieć na to, żeby wybrać ten zarodek, który nie jest obciążony tą chorobą, której ryzyko wystąpienia występuje w rodzinie. Czyli albo jeden z rodziców jest obciążony tą chorobą, wtedy ryzyko jest bardzo wysokie, bo aż 50%, albo oboje rodzice są nosicielami tej choroby, wtedy to ryzyko wynosi 25%, albo tylko matka jest obarczona ryzykiem, czy jest nosicielem tej choroby, czyli są to choroby sprzężone z chromosomem X, to w zależności od płci bywa różnie, ale też do 50%. Czyli we wszystkich tych sytuacjach to ryzyko jest bardzo wysokie. Wraz z postępem medycyny my coraz więcej identyfikujemy tych rodzin. W związku z tym dajemy, oprócz diagnostyki zaburzeń rozwojowych u dziecka, dajemy rodzicom poradę rodzinną, która jest związana z tym obarczonym ryzykiem urodzenia kolejnego dziecka z wadą ciężką, uwarunkowaną genetycznie. Powiedział pan kolejnego, czyli w rodzinie pojawia się chore dziecko, tak? I wtedy się dowiadują rodzice, że są nosicielami. No właśnie, bo jak się dowiedzieć? Bardzo istotne jest właśnie to, co pani powiedziała, żeby wykonać taką preimplantacyjną diagnostykę genetyczną, trzeba mieć zidentyfikowaną przyczynę zaburzeń rozwojowych w rodzinie. To jest zasadniczy element do tego, żeby móc zastosować tą metodę. Natomiast druga grupa, która jest związana również z diagnostyką prenatalną, to są zmiany przypadkowe, które dotyczą każdego z nas. Tutaj los nie zna pamięci, to znaczy my potrafimy jako genetycy wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje, ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć, dlaczego ty albo ja, albo ktoś inny. Te zmiany występują niezależnie od naszego trybu postępowania, dbania o siebie, o zdrowie, czy od zdrowia całej rodziny, czy chorób przebytych. Po prostu występują przypadkowo. A co z chorobami, choroby genetyczne, a choroby rozwojowe? Jaka jest różnica i czy one mają ze sobą coś wspólnego? Tak, to jest tutaj pewien miszmasz terminologiczny. Wada rozwojowa to jest wada struktury danego narządu. Wady rozwojowe mogą dotyczyć jednego narządu i wtedy są izolowane. Trudno nam znaleźć jedną przyczynę wady izolowanej. Jej podłoże jest wieloczynnikowe. Nic w naturze nie bierze się bez powodu. Również wady izolowane narządów wewnętrznych, na przykład wada serca, musi mieć swoją przyczynę. Jednak ta przyczyna jest najczęściej wieloczynnikowa, czyli wiele różnych czynników pomieszanych, środowiskowych i genetycznych wpływają na powstanie tej wady. Natomiast wada rozwojowa może być elementem wady genetycznej. Wtedy mówimy o zespołach. Mówimy wtedy o wielu różnych problemach, nie tylko o jednej wadzie serca, ale często jest to połączone z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, społecznym, mowy, intelektualnym, połączone z wadami innych narządów, z innym wyglądem, czyli tak zwaną dysmorfią w obrębie ciała. Wtedy mówimy o wielu różnych problemach, które obejmują różne narządy.
A jeśli chodzi o te wady rozwojowe i tak jak Pan powiedział, że na przykład jeden organ jest chory, czy to można już będąc w ciąży zdiagnozować i na przykład zoperować płód, czy zoperować jeszcze w łonie matki albo zaraz po urodzeniu, żeby dziecko było zdrowe albo chociaż lepiej funkcjonowało? Oczywiście. Podstawą w ogóle poprawy jakości życia dziecka z wadą rozwojową, już nawet w okresie prenatalnym, jest jej rozpoznanie. Bez rozpoznania nie jesteśmy w stanie w jakiś sposób wiedzieć, co właściwie robić dla poprawy tej jakości życia. Natomiast niewielka liczba wad rozwojowych ma możliwość leczenia prenatalnego. Są to bardzo trudne zabiegi operacyjne, raczej na bazie eksperymentalnej niż jako standard w leczeniu. W przypadku zdiagnozowania zaburzeń rozwojowych u płodu, szeroko rozumianych, przede wszystkim możemy ustalić odpowiednie prowadzenie ciąży, co jest bardzo istotne. Znając wadę, wiemy, jakie mogą występować dodatkowe choroby, wiemy, jak im zapobiegać, wiemy, jak je diagnozować, wiemy, co sprawdzać. To jest ustalenie również terminu porodu, miejsca porodu, sposobu porodu i działań w pierwszych nawet minutach, godzinach po urodzeniu, z uwagi na to, że wiemy dokładnie, na czym polega choroba. Znamy jej historię naturalną. W ten sposób raczej to postępowanie przekłada się bezpośrednio po urodzeniu dziecka. Ale rodzice są wtedy przygotowani, tak? I lekarze są przygotowani. Oczywiście, ten aspekt psychologiczny jest tutaj bardzo istotny. No i ta diagnostyka prenatalna stwarza pewną przestrzeń do tego, żeby to przedyskutować między specjalistami i między specjalistami a rodzicami. A jak wygląda diagnostyka? Bo jeśli choroby rzadkie, no tak jak sama nazwa wskazuje, są rzadkie, to jak dowiedzieć się o tym, że chociażby dziecko choruje na jakąś rzadką chorobę? Czy to już jest w okresie prenatalnym, czy okazuje się, że dopiero w momencie, kiedy coś jest nie tak z małym dzieckiem, rodzice zaczynają szukać pomocy? W okresie prenatalnym możemy zdiagnozować tylko te choroby, które ujawniają się zaburzeniem struktury płodu, bo to widać w badaniach obrazowych lub w badaniach przesiewowych. Natomiast wiele chorób rzadkich, które są związane z zaburzeniem funkcjonowania poszczególnego narządu czy wielu narządów, nie jesteśmy w stanie przewidzieć w okresie prenatalnym. Dopiero diagnozujemy po urodzeniu. Jeżeli postawimy diagnozę po urodzeniu dziecka, w tym momencie obejmujemy opieką całą rodzinę. W związku z tym wiemy, jakie jest ryzyko wystąpienia tej choroby i wtedy ją możemy diagnozować również w okresie prenatalnym, w każdej kolejnej ciąży tej danej pary rodziców danego dziecka. Czyli w okresie prenatalnym diagnozujemy wady struktury, które występują i są widoczne w badaniach obrazowych, a występują sporadycznie, lub wady, o których wiemy, gdzie je szukać. Człowiek ma 46 chromosomów w każdej komórce, a w nich 23 tysiące genów. Jeżeli nie wiemy, gdzie szukać danej choroby, która nie ujawnia się zaburzeniem struktury, to jest niemożliwe, żeby przeszukać płód pod kątem pewnej choroby, która może występować. A jak wygląda diagnostyka tych chorób rzadkich u dzieci w Polsce? Czy to jest tak, że faktycznie można rzadką chorobę zdiagnozować w takim bardzo wczesnym okresie jakiegoś noworodka, czy raczej to się okazuje, że dopiero później? Dotyka Pani bardzo trudnego tematu związanego z trudnościami diagnostycznymi, finansowymi, logistycznymi, jak i później prowadzeniem tych pacjentów zdiagnozowanych z chorobą rzadką. W Polsce od wielu lat pracuje się nad Narodowym Programem Chorób Rzadkich. Obecnie ten program został zmieniony na strategię chorób rzadkich. Bez wsparcia państwa w osobnym trybie żaden ubezpieczyciel nie poradzi sobie z tym problemem, który niestety związany jest z większymi finansami. W związku z tym nie wygląda to dobrze w Polsce, jeżeli chodzi o proces diagnostyczny, miejsca, w których można wykonać badanie, dostęp do specjalistów i również później wiedza na ten temat danej choroby, które są rzeczywiście czasami ultra rzadkie, jak i później odpowiednie postępowanie. A co z kobietami w ciąży, które
spodziewają się dziecka, skoro to jest 2-3% populacji, która choruje, tak, około 2,5 miliony Polaków choruje na choroby genetyczne, to może nie warto robić tych badań prenatalnych, skoro jest tylko 2-3%. Tak, to 2,5 miliona, wydaje mi się, że to jest bardzo duża liczba osób. Jest jeszcze inny aspekt, ponieważ ten procent jest bardzo istotny. W diagnostyce prenatalnej w 90-kilku procentach wydajemy dobre wyniki badań. W obecnej dobie mediów każdy, kto otworzy internet, zasypie go informacja, która go przeraża. A więc diagnostyka prenatalna służy uspokojeniu również rodziców, jeżeli chodzi o zdrowie jego dziecka. Ten spokój ma istotne znaczenie dla zdrowia tego dziecka. Mówimy o wielu chorobach, dla przykładu autyzm. Nie chciałbym tutaj stawiać znaku równości między autyzmem a stresem, jaki nas spotyka w życiu codziennym, również kobiety ciężarne. Natomiast w jaki sposób wiemy, że liczba dzieci, które mają rozpoznane cechy autystyczne, wzrasta? Nie znamy tego jednego czynnika. Z dużym prawdopodobieństwem jest to związane z naszym trybem życia, z cywilizacją. W związku z tym spokój kobiety w ciąży, jeżeli chodzi o zdrowie dziecka, ma tutaj wartość nadrzędną. Natomiast, tak jak Pani wspomniała, liczba tych rozpoznań niedobrych, niekorzystnych, trudnych to około 3-5% wszystkich w okresie prenatalnym. Czy, jak Pan sądzi, czy ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego sprawi, że lekarze będą bali się robić badań prenatalnych? Czy to trudno? Bali się konsekwencji, to znaczy jakbym miał spojrzeć Pani w oczy i powiedzieć, że może Pani urodzić dziecko obciążone bardzo ciężką chorobą i nie masz możliwości wyboru przede wszystkim, czyli potraktować Cię zupełnie przedmiotowo w tej dyskusji. To jest też chyba największy problem, że dotykamy tematu, który dotyczy grupy osób, które zostały potraktowane przedmiotowo. Nikt nie zapytał rodziców dzieci z niepełnosprawnością związaną z chorobą genetycznie uwarunkowaną. Nikt nie zapytał specjalistów, co o tym myślą. Nikt w jaki sposób nie zebrał żadnych danych, gdzie w jaki sposób można byłoby to mądrze przemyśleć. Bo to jest bardzo trudny temat. Tylko po prostu wydał wyrok na zasadzie ja wiem lepiej. Tak? Moje racje są najmojsze i w takiej sytuacji będziemy teraz funkcjonować. W związku z tym to jest niezmiernie trudna sytuacja, czy dalej diagnostyka prenatalna będzie się rozwijać? Z dużym prawdopodobieństwem nie, pomimo tego, że jest to jeden z elementów postępu medycyny perinatalnej generalnie, która ma na celu służenie dobru tego dziecka, ponieważ wiele z tych wad da się odpowiednio kontrolować, w ten sposób się poprawia jakość życia, a tutaj ta diagnostyka zostanie od razu zniwelowana na każdym poziomie. Nie dotyczy tylko tych przypadków, które podlegałyby potencjalnie prawu przerwania ciąży w wyniku ciężkiej, nieuleczalnej choroby płodu, ale wszystkich sytuacji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był profesor Robert Śmigiel. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. A ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.